Ukochane, jak mówią tu w Ogrowcu, nielbeczki. Co by nie powiedzieć, siódmej drużyny Ekstraklasy w piłkę ręczną. A nad bramką bohater nie tylko Ogrowca, ale całej Polski, Artur Siódmiak, sprawca bramki finału Mistrzostw Świata w ostatniej sekundzie meczu. No, wszyscy pamiętają te emocje. Artur Siódmiak po prawej stronie nad bramką. Rodowity Wągrowczanin. Tu pierwsze kroki stawiał. Jego brat do dzisiaj gra w Wielbie Wągrowiec. I cała rodzina związana. Ojciec, z tego co wiem, piłkę nożną grywał. Tak, w bramce bronił, tak. Słusznie. Panie i panowie, przed nami dwie wspaniałe drużyny, które walczyć będą o ścisły finał. Stroje niebiesko-granatowo-pomarańczowe. Zakład Intercity PKP Gdynia. Brawo! Stroje niebiesko-żółte. Zakład Linii Kolejowych Poznań. Brawa do obydwu drużyn. I to, z czego słyną nasze imprezy piłkarskie już na początku. Uściski, powitania. Tak się bawią kolejarze w Ogrowcu. A bawimy się na historycznych, jubileuszowych, przypominam, 17. Mistrzostwach Polski. Tak, przypominam, że zgodnie z regulaminem mistrzostw mecz w tej fazie rozgrywek odbywać się będzie w czasie 2 razy 15 minut. I się zaczęło. No i się będzie działo. No i się będzie działo. Przypominam, stawka wysoka. Wejście do wielkiego finału mistrzostw. I pierwsza bramka, zawodnik z numerem 10 z drużyny Intercity, Szweda Bartosz. Bartosz Szweda, zawodnik z numerem 10, to była pierwsza bramka. Proszę, mała awaria sprzętu. Tak, panie sędzio, już sekundę, mała awaria. Kilka sekund i wznawiamy. Złość tylko rzeczy martwych. Powiem tak. Ale szef tego obiektu tu sobie poradził z tym sprawnie zawsze. Proszę o gorący doping. Zakład Intercity i stroje błękitno-galatowe czy niebieskie kontra Zakład Linii Kolejowych z Poznania, stroje niebiesko-żółte.
bramka dla drużyny Intercity, zawodnik z numerem 6, Nowak Adrian. Troszeczkę już w nogach i każda oklaski się przydadzą. Thank you.